Masa nadchodzących zmian, sezon drugi w rozdziale 5, a w tym masa nowości, kolaboracje, zwiastun karnetu bojowego i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy w nowym sezonie chcielibyście karnet bojowy totalnie za darmo, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku update do sytuacji z przed paru dni. A mowa tutaj o sytuacji z rzekomym atakiem hakerskim i rzekomym wyciekiem danych graczy. No i jak się okazuje, no to cała sytuacja okazała się fałszywa i nigdy tak naprawdę takiej sytuacji nie było. Co akurat myślę, że jest dobrą informacją i teraz właśnie gracze Fortnite'a mogą po prostu spać spokojnie. Także naprawdę całkiem fajnie. Przechodząc dalej, moi drodzy, mamy właśnie informację na temat czegoś, co nadchodzi do gry. A mowa tutaj o tym, że Fortnite zapowiedział nam, że coś ekscytującego nadchodzi do trybu kreatywnego 2.0, czyli oczywiście UEFN. No i całość będzie zapowiedziana 20 marca. Także zobaczymy dokładnie, co Fortnite szykuje właśnie dla trybu kreatywnego 2.0, jakie będzie to właśnie ogłoszenie i co zostanie dokładnie wtedy dodane. Oczywiście o wszystkim będę was tutaj update'ował, także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. No i teraz przechodzimy sobie do bardzo ciekawego tematu, czyli sezonu drugiego w rozdziale 5 Fortnite'a. No i raczej nie jest to w sumie nic nadzwyczajnego, że właśnie z dnia na dzień, no jesteśmy coraz bliżej tego sezonu, no i z dnia na dzień mamy coraz więcej informacji na temat rzeczy, które nadchodzą. Pierwszą z takowych rzeczy jest to właśnie nowa kolaboracja z Jujutsu Kaisen i generalnie ma pojawić się właśnie tak zwana część druga całej kolaboracji w nowym sezonie, czyli sezonie drugim. Jak się okazuje, no to Fortnite pracuje nad właśnie Jujutsu Kaisen Cup, no i ten cały turniej jest chwilowo właśnie zapowiedziany na sezon drugi. Także Fortnite zazwyczaj właśnie coś takiego robi, kiedy nadchodzi jakaś nowa kolaboracja, ewentualnie właśnie nowa fala, nowa część właśnie danej kolaboracji, no a w tym przypadku będzie to właśnie część druga. Także myślę, że naprawdę całkiem fajnie. Jak jesteśmy przy turniejach na następny sezon, to między innymi z takich, o których chwilowo wiemy, to chociażby turniej Podłoga to Lawa, przy okazji turniej właśnie rankingowy, następnie właśnie Duo Zero Build Victory Cash Cup, jak i również Jujutsu Kaisen właśnie Cup. Także naprawdę całkiem ciekawie, jeśli chodzi właśnie o te turnieje. No i tak, dowiedzieliśmy się, że właśnie nagrodą za tak zwane te turnieje rankingowe w następnym sezonie będzie po raz kolejny właśnie jakaś specjalna parasolka. No i oczywiście będzie ona za zdobycie po raz kolejny 75 punktów. No i tak, będzie się ona różniła właśnie od tej, którą mamy obecnie dostępną, ale no troszeczkę słabo, że nie jest to na przykład jakiś kilof, czy no generalnie coś innego, ale no tak czy siak, oczywiście za te całe gry rankingowe, za te turnieje rankingowe, właśnie tą nagrodą będzie parasolka. Także myślę, że naprawdę całkiem spoko. Przechodząc dalej, mamy właśnie content, który nadchodzi do Fortnite'a w tym tygodniu. Między innymi mamy oficjalne właśnie zwiastuny nowego sezonu, przy okazji dużo przecieków, rozpoczęcie nowego sezonu, nowy karnet bojowy, zmiany na mapie, nowe bronie, nowe lokacje, przy okazji nowe sekcje dodane do sklepu z przedmiotami, nowi bossowie, przy okazji właśnie nowe perki do broni, jak i również właśnie masa nowych skinów właśnie, jeśli chodzi o ogólnie sklep z przedmiotami. No i właśnie to wszystko nadchodzi już w tym tygodniu, bardziej no to w sumie wraz z rozpoczęciem sezonu drugiego w rozdziale 5 Fortnite'a, ponieważ jesteśmy dosłownie o krok od tego sezonu i ten już zaraz startuje. No i tak jak, moi drodzy, wy właśnie którymś z ostatnich filmów wam mówiłem, no to właśnie powinny zacząć pojawiać się oficjalne, no, zwiastuny, oficjalne teasery i rzeczywiście takowy teaser otrzymaliśmy. No i teaserem pierwszym jest właśnie coś takiego, czyli generalnie skin Zeusa, przy okazji z właśnie piorunem, no i również dopisek Słyszeliście Grzmot. Także tak, no, mamy oficjalne potwierdzenie tego, że w następnym sezonie pojawi się właśnie skin Zeusa. No i bardzo duża część społeczności twierdzi, że ten skin będzie dostępny za setny stopień karnetu bojowego. No i niestety w tym przypadku, żeby właśnie tutaj to zweryfikować, będziemy akurat musieli poczekać na
start nowego sezonu. Natomiast to nie jest najciekawsze w tym wszystkim, ponieważ moi drodzy, jak się okazuje, no to pewnie następne teasery będą właśnie również z czegoś, co już widzieliśmy, czyli z tak zwanej konstelacji. No i generalnie mamy tam jeszcze siedmiu greckich bogów, którzy najprawdopodobniej będą się jeszcze przez następne dni pojawiali, no po prostu na tym Twitterze Fortnite'a. No i przy okazji, moi drodzy, no to jest również bardzo duża możliwość, że każdy z tych greckich bogów na wyspie Fortnite'a na przykład będzie posiadał jakąś specjalną umiejętność. No i jeśli chodzi o całą resztę właśnie tych greckich bogów, czyli no można by powiedzieć, że w sumie całej reszty skinów, mamy między innymi Cerberusa, przy okazji Hadesa, Afrodytę, Posejdona, Meduzę, Apollo i Aresa. No i są to najprawdopodobniej właśnie do większości skiny, które pojawią się w następnym karnecie bojowym. No i chwilowo mamy tylko i wyłącznie takie spojrzenie z ankiet na te skiny, które teraz właśnie widzicie na ekranie. Tak, są to te skiny, które będą no, zapowiadane przez następne dni na właśnie Twitterze Fortnite'a. No i pierwszym takim, jak już mówiłem, oficjalnym jest to właśnie Zeus. Także, no, jak już mówiłem, najprawdopodobniej ten będzie na, no, że tak powiem, setnym stopniu, choć czy tak rzeczywiście będzie, no nie wiem, no na to, jak już mówiłem, będziemy musieli poczekać. Zapomniałem jeszcze dodać, że jest szansa, że w następnym sezonie w karnecie przykładowo pojawi się Midas w jakiejś nowej, odświeżonej wersji. Przykładowo w wersji magmowej, bądź też na przykład w jakiejś innej, ponieważ mieliśmy już naprawdę bardzo wiele zapowiedzi tak ogólnie, jeśli chodzi o właśnie jego powrót. Także kto wie, możliwe, że to następny właśnie sezon może będzie tym sezonem, w którym wreszcie zobaczymy, jak ten wraca na wyspę przy okazji do karnetu i fabuły. Jeśli chodzi o resztę zmian dotyczących sezonu drugiego, no to tak naprawdę więcej się w sumie nie zmieniło. Poza tym właśnie, że poznaliśmy te turnieje, otrzymaliśmy pierwszy oficjalny zwiastun karnetu bojowego, no i to w sumie tyle, jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o cały temat karnetu bojowego. Oczywiście pewne jest to, że w następnym sezonie, czyli sezonie drugim rozdziału 5, otrzymamy masę jakichś innych zmian, takich jak na przykład no, zmiany w rozgrywce. Przykładowo Fortnite pracuje nad nowym DMR-em, którym, jak się okazuje, będzie po prostu jakiś właśnie DMR, który będzie miał damage od 58 do 70. No i ogólnie widzicie tutaj jego statystyki. No i niestety nie mamy jeszcze właśnie spojrzenia na całą tą broń. Jeśli jesteśmy już przy temacie broni, mamy chociażby też nową pompę, która będzie właśnie coś w rodzaju double barrel shotguna i ma to być pompa mityczna. Także to też jest naprawdę całkiem ciekawie. No i oczywiście pewnie pojawi się jeszcze masa jakichś innych nowych broni, bądź też ewentualnie, jak już mówiłem, właśnie super umiejętności do każdego z bogów. Przykładowo po wyeliminowaniu takiego Zeusa otrzymalibyśmy również jego na przykład jakąś umiejętność pioruna, po wyeliminowaniu kogoś też byśmy otrzymali coś innego. Myślę, że byłoby to jak najbardziej fajne rozwiązanie, ale no na to niestety będziemy musieli poczekać aż do właśnie tego piątku, ponieważ to już właśnie w ten piątek startuje nowy sezon i ja osobiście nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wy również, bo no naprawdę jest mega grubo. No i oczywiście, jeżeli wy też nie możecie się doczekać, zostawcie pod tym filmem łapeczkę do góry. No i to już by było na tyle. Subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nadchodzących właśnie informacji o sezonie drugim w rozdziale 5 Fortnite'a, ponieważ niedługo też pojawi się takie ogólne podsumowanie wszystkich informacji. No i tak samo, jeśli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli Hexokod. No i na właśnie nowy sezon fajnie by było, jakbyście ten kodzik mieli wpisany. Jakbyście przykładowo kupowali karnet czy coś takiego, było by mi naprawdę bardzo, ale to bardzo miło. No i tym samym widzimy się zapewne jutro, co nie? Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! A, zapomniałem jeszcze dodać, że każda osoba, która w komentarzu napisze Zeus, otrzyma ode mnie serduszko. Trzymajcie się!